Czy oferta jednorazowa za 400 zł ma w ogóle sens? Odpowiedź jest bardzo prosta. To zależy. Jestem Łukasz Domikowski z bitains.pl i odpowiem na pytanie, od czego to zależy? To zależy od tego, jak zbudujesz swój lejek. Oferta jednorazowa nie musi być pokazywana tylko tym zimnym, chłodnym osobom, które jeszcze Cię nie znają i które dopiero co zapisały się na newsletter. W takim wypadku, gdybyś subskrybentom zaraz po zapisaniu się na listę adresową zaproponował produkt za 400 zł, który wydaje się troszkę drogi, i gdybyś dał mu tylko 15 minut na podjęcie decyzji zakupowej, to może być to trochę za mało czasu na podjęcie takiej decyzji. Raczej nie podejmuje się takich decyzji zakupowych w ciągu 15 minut i to wobec osób, sprzedawców, których jeszcze nie znamy. Ale można to rozegrać inaczej. Bo przecież nie musisz sprzedawać tym zimnym osobom od razu. W takim wypadku, jeśli chcesz sprzedawać taki produkt droższy, warto tutaj rozważyć ocieplenie relacji i wysłanie tym subskrybentom kolejki kilku maili wiedzowych, aby dać im wartość, aby oni mogli poznać lepiej Ciebie, abyś zbudował swój autorytet, aby oni poczuli wdzięczność wobec Ciebie i potem w trzecim, czwartym, piątym, szóstym albo po 2 tygodniach zaproponować właśnie ofertę jednorazową. I tutaj też w przypadku takiej kampanii mailowej, takiego okienka wysłanego mailowo, 15 minut to za krótko. Tutaj możesz zaproponować jeden dzień okienka, wysłać pierwszego maila rano, drugiego pod koniec, albo 2 dni, wtedy wyślesz na przykład 3 maile, tak aby każdy miał szansę w ogóle otworzyć tego maila i skorzystać z tej oferty, a jednocześnie, żeby ona była faktycznie ograniczona czasowo. I coś takiego również da się zrobić za pomocą Bitains oczywiście. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zbudować sobie taki lejek właśnie z ofertą jednorazową, to kliknij, pod spodem jest link do e-booka. Możesz za darmo pobrać takiego e-booka i tam jest wytłumaczone, jak taki sobie lejek zbudować, jak przygotować ofertę jednorazową, jak wybrać produkt, co powinno znaleźć się na ofercie jednorazowej.